Siemanko, dzisiaj mamy poniedziałek, pierwszy etap żywicy będę zaraz robił, czyli gruntowanie. Muszę sobie tylko jeszcze poklejać wszystko w kotłowni. Już sobie odkurzyłem, przyszlifowałem sobie jeszcze gdzie musiałem. Tutaj mi wyszło jakieś pęknięcie w progu, ale to dlatego, że się pewnie połączyłem z pustakami, a ich nie zalałem całkowicie. Ale to tam jest szczegół. Zobaczymy, mam nadzieję, że więcej tam mi się nie wydarzy po przyklejeniu żywicy. Co, muszę teraz okleić sobie cokół dookoła, listwę, tutaj ościeżnicę od drzwi i zaraz wracam, jak będę mieszał grunt przygotowany z żywicy. Na tym soku, jakbyście sobie przyklejali na farbę, to tylko taśmą sobie łapcie rant. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. O, że tutaj. Tu tylko. Tutaj nie, u góry nie doszajcie. Bo jak się przyklei za mocno, to przy odrywaniu będzie schodzić z farbą. A tak tylko najwyżej tylko troszeczkę zerwie farby na dole. Tam gdzie przydusiliśmy, na tym ranciku dolnym. Tak. I lecimy dookoła. Mamy instrukcję. Przygotowanie podłoża. Oczyścić posadzkę z luźnych elementów, przeszlifować całość za pomocą maszyn do tego przystosowanych. Następnie odpylić za pomocą odkurzacza przemysłowego. Jeżeli podłoże jest słabe, mało spójne, należy bezwzględnie zastosować żywicę gruntującą Epidian Flor G1 lub Epidian Flor G2. Nowe posadzki można zagruntować żywicą Sigma Cover 350 rozcieńczoną rozcieńczalnikiem Thinner 9192 w ilości 10 na 20, od 10 do 20% objętościowo. Czyli to, co ja będę robił, to jest to Sigma Cover 350. Tak, to i to będzie rozcieńczone jakimś thinnerem. To jest ten thinner, tak wygląda, i to też będzie chyba potrzebne. Dobra, przygotowanie roztworu gruntującego. Szukamy puszki Sigma Cover 350, baza. Odlewamy litr do czystego, może być plastikowego opakowania. Następnie szukamy utwardzacza o takiej samej nazwie, Sigma Cover. Czyli to jest utwardzacz, Sigma Cover. I dodajemy do bazy 0,35 litra. Mieszamy dokładnie dwa składniki ze sobą przez około 2-3 minut mieszadłem na wolnych obrotach, uważając, aby nadmiernie nie zapowietrzyć mieszanki. Po wymieszaniu dodajemy 400 ml rozcieńczalnika i raz jeszcze mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę gruntujemy posadzkę i ewentualnie nie posypujemy kruszywem kwarcowym jeszcze mokrą żywicą. Puszkę z bazą otwieramy. Dobra, to jest ten rozcieńczalnik, chyba thinner, tak? Z rozcieńczalnikiem, tak. Dobra, miałem gdzieś tutaj ten do... jest. Tak. Ja tam chyba sobie pójdę zamknąć drzwi, żeby mi pusia nie wskoczyła. Nie wiem, czy ciemno nie będzie. Zobaczymy. Jest ciemno. Dobra. Zostawimy otwarte. Będę musiał jej pilnować, jak już będę malował z tej strony. Najpierw objadę cokoły, a później sobie pojadę posadzkę. Dobra, idę jeszcze znaleźć jakiś ten, jakiś wiadereczko, gdzie mógłbym to wymieszać sobie wszystko. Mam tutaj takie coś, ale to kurczę, w nie za ciekawym stanie to wygląda.
Musiałem coś czystego znaleźć. Idę poszukać jakiegoś wiaderka. Zamknę sobie tutaj drzwi, bo wieje. Dobra. Teraz tak, mam wiaderko czyste. To się otwiera tu z boku niby. Nie otwieramy tego u góry, ten u góry jest do dodawania pigmentu, jak firma, która kolor, jak się u nich zamawia, to oni dodają pigmentu przez ten otwór u góry. Tak pisze w instrukcji. Z boku trzeba coś tutaj, o, tu jest taka dziurka i tego dzyndzla trzeba. I co? To się zrywa. Jeszcze kombinerki. Kombinerki są. Nie mogę wyjąć. I co? Już? Tak, żebym mógł jeszcze zamknąć tu pudło. Aha, i teraz mogę sobie podważyć chyba. A, takie coś. Sprytne. No jest. Śmierdzi. Dobra, ile? Jeszcze raz. Chyba litr. Gdzie mamy tu litr? To jest 1, 2, 3, 4, czyli litr u góry będzie. Ale śmierdzi. Odlewam 1 litr. Jakąś maseczkę muszę założyć. Kurde, się nawdycham. Szajsu. Zamykamy. Nie wiem, czy to wiaderko się domyje potem. W rękawiczkę pana się coś robić. Amator. Tam pisze, że to jest ostro żrące i że tylko do użytku profesjonal. No, czyli dobrze trafiło. Profesjonal. I'm professional. Dobra, wlewamy litr. Ciekawe, czy ja to wszystko umyję później. Dobra, i teraz lejemy 0,35 tego. Pusia próbuje się dostać. Pusia zamknięte.
Dobra, 0,35. Nie widać. Powiem wam, że nie widać, bo mogłem ich wypukać jeszcze tą farbę. Ale zaraz sobie poradzę. No, nie widać, wam powiem, ile jest. 0,35. Wydaje mi się, że coś takiego by tu już było. Tu jeszcze trochę. Dobra, zamykamy. Chyba się nie pomyliłem. Dobra, i teraz mieszamy przez 3 minuty. Ja sobie przemieszam tym. Szesnasta trzydzieści, 3 minuty. Teraz dodajemy rozcieńczelnika Tinera 0,400, czyli prawie wszystko. Takiego chyba. Się pożygam dzisiaj tu. Coś mi się wydaje, że tego nie domyję. I znowu mieszamy. Na wolnych obrotach trzeba mieszać. Później to umyję chyba. No, 2-3 minutki trzeba mieszać. Dobra, idziemy działać. Nie wiem, czy te wałki wytrzymają to, ale w razie czego wezmę inne. Bo kupiłem takie wałki z tej niższej półki, mogę już na tak powiedzieć. Więc może być różnie. Dobra, sobie tu będę przelewał. I zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Muszę zobaczyć, czy nagrywam, bo nie wiem. Dobra, nagrywało się. Zgłupiałem. Śmierć. Dobra, i sobie lecimy wszystko. Tutaj gdzie sięgniemy to wałkiem. W narożniczkach pędzelkiem. Idę po maseczkę. Jeszcze tu najadę. Ładnie się maluje tym. Dobra, idę po maseczkę szybko. Dobra.
A nie, nie pamiętam ile czasu jest na wyrobienie tego. Śmierdzi niemiłosiernie. No ja pierniczę. Nie mogę. Chyba pójdę otworzyć jednak te drzwi z tamtej strony, żeby był przebieg. Pędzelkiem sobie jadę. No i źle odkurzony. Gdzie nie gdzieś nie odkurzyłem dokładnie. Ten odkurza słabo ciągnie. Muszę się spieszyć, bo śmierdzi, nie chcę w tym siedzieć. Dobra, i jedziemy ścianę. I od razu z podłogą będę jechał. Na starcie tego jednostka. Kurde, jeszcze bym zahaczył o ścianę. Muszę oszczędniej robić, bo mi zabraknie. Jeszcze w wiaderku jest. Ale coś mi się wydaje, że lałek będzie do wymiany po jednym malowaniu. Dobra, wrócę na końcówce i będę kończył. Tu jeszcze sobie w szafie spróbujemy domalować wszędzie. Śmierdzi. Nie wiem, czy ta maska mi pomaga, czy pogarsza. Zapi. Gorącym się zrobił. Tu się tam widzę. Wszędzie się nie dojdzie. Tak by się chciało. Dobra, jadę podłogę. Chyba tym małym wałkiem przejadę. Szkoda mi tego dużego brudzić. Wydajne to jest. Się bałem, że zabraknie. Właśnie ten wałeczek tani. Teraz mamy efekt taniego wałka. No, prawie koniec. Małym wałeczkiem wszystko. Nie chciało mi się brudzić tamtego dużego. Nie jest jakaś powierzchnia duża, żeby się spieszyć.
Nie wiem, taśmy nie odklejam. Mam nadzieję, że oderwę ją jutro. Zobaczymy. Gubi włosy, te włosy trochę gubię ten bałek. Do kitu. Jeszcze mi zostanie tego trochę. O, miałem pędzelkiem sobie powymiatać te narożniki, ale odkurzacz nie dociągnął. Tutaj mogłem wymieść. Fajnie to kryje. Kolor RAL 7034 chyba. Muszę zobaczyć, tam na pustce pisało. Nie pamiętam. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Tu takie brzydkie pęknięcie mam. Łączenie posadzki z pustakiem. Dobra. Maluję to, idę szybko zamknąć drzwi, żeby tu kierowniczka nie weszła. I idę spróbować to umyć. Czy to da radę w ogóle? Wiaderko, że nie zabrałem. Będę musiał kupić nowe w niedomierz. No i po tej warstwie 6 godzin minimum powinno schnąć. Czyli jutro dopiero będę robił. Dzisiaj tak już jest, nie zdążę. To się ciemno zrobi. Pójdę drzewo nosić do kotłowni. Do tego drugiego domu, nie do tego. Tu będzie pelet. Zobaczymy. Jak to się będzie palić paletem. Ła, moje kolano. Moje kolano. No mogą spokojnie wyższy co kurbić. Ale sobie wziąłem rezerwy wziąć. Nie wiem, mi się wydaje, że pani Ewa, która mi mówiła, podpowiedziała co jak z tym, mówiła, żeby dwa razy zagruntować. Ja będę robił tylko raz, tak jest w instrukcji, bo nie wiem, czy mi starczy później tego preparatu. A widzę, że to bardzo ładnie kryje. I po jednym razie. Dobra, i to by było na tyle z tego etapu. Dzięki za uwagę, na razie. Zostanie, będziecie dostawać z małym opóźnieniem filmy. Bo ja się nie wyrabiam, żeby wszystko na bieżąco robić. Zobaczymy, jaki efekt będziemy. Jutro tych płatków jestem ciekaw. Śmiało można tutaj ładować tego, bo jeszcze mi to zostało. Pędzelek jeszcze i pędzelkiem jeszcze tutaj. Tu i tutaj. To zobaczymy. Jak mówiłem, tu sobie wystawiłem 4 cm. Bo dojdzie regips, czyli mój tynk, dojdzie ościeżnica drzwi i tak myślę, że nie wiem, czy dobrze wyliczyłem, że łączenie by wyszło pod drzwiami listwa. Jak będzie trochę za daleko, to się odetnie, jak będzie za mało, no to
Będzie tak jak będzie. Dobra, chyba wszystko, nie? Tu w coku. Wszędzie mam. Dobra, idę to myć, dziadostwo śmierdzące. Idę najpierw drzwi zamknąć. Na razie.